Cześć, tu Magdalena, a to jest kanał Pani Magdalena. Kanał, na którym opowiadam o swojej pasji do dziergania. Witam Was tutaj na kanale z powrotem. Bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że do mnie wracacie, zaglądacie, że interesuje Was, co mam Wam do powiedzenia. W dalszym ciągu dziergam Rig Morty, więc będę chciała opowiedzieć Wam o tym procesie. Jest to już ostatnia prosta i tak sobie myślę, że w kolejnym filmie to ja tutaj wystąpię właśnie w tej bluzeczce. Już się nie mogę doczekać. A później jeszcze opowiem Wam o tym, co już mi po głowie chodzi, dziergając ostatnie oczka Rig Morty, o czym ja myślę, co ja będę sobie chciała dalej dziergać. I nie tylko myślę o tym, co będę chciała dalej dziergać, myślę też o tym w ogóle, jak to wszystko tu wygląda, jak to wszystko sobie fajnie się rozkręca, więc jeszcze na koniec trochę chyba porozmyślam sobie na koniec razem z Wami o tym, co tu u mnie się dzieje. Tak, także zapraszam Was, zostańcie ze mną do końca, bo kto wie, co ja tutaj nagadam. Ja sama nie wiem, co na końcu powiem, więc musicie zostać, żeby się o tym przekonać. Rig Morty Cal. Co to w ogóle takiego jest? Oczywiście ci, co mnie oglądają, to wiedzą, ale wiem, że dochodzą tutaj nowe osoby. Dochodzą nowe osoby, bo do mnie piszecie, że jesteście nowi, że mnie dopiero odkryliście. Więc dla tych nowych osób to powiem, że jest to bluzeczka na podstawie wzoru Petit Knit. I to jest ażurowa bluzeczka. Rig Morty się nazywa, z takim delikatnym ażurkiem. I ona jest tak naprawdę... Włóczki na nią dedykowane to są włóczki wełna z bawełną pół na pół i kaszmir. Więc to nie jest taka typowo letnia bluzka, ale ja robię aktualnie na nią kal, do którego już tak naprawdę nie można dołączyć. I to jest kal przy współpracy ze sklepem Między Drutami, z przestrzenią Między Drutami z Wrocławia. I w tym kalu dziergamy tą bluzkę z innej włóczki. My ją dziergamy z bawełny. Bawełny z dodatkiem kaszmiru. 10% w tej bawełnie to kaszmir, a 90% bawełna. I słuchajcie, to jest taka oto bawełna, pięknie wyglądająca, no taki cukiereczek z taką śliczną tutaj banderolką wystającą. I to jest bawełna, która nazywa się Sole od firmy Pasquali. Zrobiłam nią już prawie całą bluzkę. Jestem zachwycona tą bawełną, a ponieważ próbki, które robiłam, już prałam, wiem, że ona się zmieni po praniu, że będzie wyglądała bardziej tak pełniej, wypełni się, napuchnie trochę jakby to powiedzieć, i zmięknie. I powiem Wam, że to jest na rękawku to była spora zmiana, a myślę, że na całej bluzce to będzie mega zmiana. I teraz pokażę Wam, na jakim ja już etapie jestem. Tak to wygląda na tą chwilę. Taki dekolt się wydaje ogromny, ale on jeszcze tutaj parę rządków do góry potrzebuje i będzie później tutaj podbierane. Będą podbierane oczka i to będzie wykończone takim ładnym ściągaczem wszystko. Tak. Więc no, ja jestem na końcówce. Ja jestem na końcówce i na tą chwilę, wiecie, to wszystko wygląda tak troszeczkę jakby było każde oczko osobno i jakby było takie jakieś zaluźne. Można takie wrażenie odnieść. Ale pokażę Wam, bo tutaj już jeden z rękawków, tylko który, ten zdaje się. Pokażę Wam różnicę, myślę, że to będzie widoczne w kamerze. Tutaj ten rękawek do trzeciego rzędu koniczynek jest wyprany. I nie wiem, czy to będzie tak widoczne. No myślę, że może trochę widać, ale na pewno lepszy efekt będzie na całej bluzce. Więc tak. Taki kolor, taka bluzeczka, już się nie mogę jej doczekać, nie mogę się po prostu jej doczekać, już bym chciała ją nosić. Bardzo, bardzo cieszę się, że wybrałam ten kolorek, bardzo cieszę się, bo poprzednio, to Wam pokażę, miałam taki kolor. Tak to teraz wygląda ten motek niezbyt słodko, bo on jest, wiecie, coś tam już z niego zaczynałam, więc jest
popruty, ale możecie sobie teraz zobaczyć, to jest ten kolor, a to jest ten. Tak Wam dla porównania tu przy sobie przyłożę. No też by mi pasował, ale myślę, że ten o wiele fajniej wygląda, jeżeli chodzi o mnie. Zobaczcie, tu jest próbeczka tego pierwszego, a tu pokażę Wam w porównaniu, może kawałek, tak? W porównaniu ten drugi kolor. O! Większość głosów, jak pokazywałam poprzednio, było, że dobrze, że zamieniłam, ale były też głosy, to już bardziej od... To znaczy jeden głos był. Jeden głos od mojej przyjaciółki, że mogłam zostawić ten, ale nie, mi się podoba ten. Dobra, co o tym kalu Wam mogę powiedzieć? No jest nas w tym kalu, już chyba mówiłam poprzednio dużo, jest nas 77, a ja jestem 78. Dziewczyny stwierdziły, że jak powstaną te wszystkie bluzki, to one będą mamami, bo to się, słuchajcie, rodzi w bólach. One będą mamami, czyli urodzą te bluzki, a ja zostanę babcią tych wszystkich bluzek. I powiem Wam, że... No normalnie powinnam się obrazić, ale się nie obrażam, bo prawda jest taka, że moja najstarsza córka ma w ogóle ile? 24? A 25 w tym roku będzie chyba miała, więc może być, słuchajcie, że ja niedługo tak naprawdę zostanę babcią. I to dopiero będzie dla mnie, wiecie, szok. Także nie ma się co obrażać. Mogę być babcią dla tych wszystkich bluzek. Ważne, żeby one powstały. Mam nadzieję, że wszystkie powstaną. Nie wiem, dziewczyny się nie przyznają, te, które już na przykład dały sobie spokój, ale mam nadzieję, że z moją pomocą jednak dadzą radę. Ten kal kończy się 5 maja i no i to już niewiele czasu do końca zostało. Mam nadzieję, że wszyscy zdążą. I no tak naprawdę, jeżeli ktoś dzierga tak jak harmonogram kalu to przewiduje, to myślę, że spokojnie do tego czasu się wyrobi. No ale też nie musi, bo są filmy pomocnicze i z tymi filmami dziewczyny na pewno nawet po zakończeniu kalu dadzą radę dokończyć te bluzeczki. Bardzo się cieszę, że jesteśmy na finiszu. Mnie ten kal bardzo mocno pochłania czasowo. Ja tak naprawdę muszę powiedzieć, że każdą swoją wolną chwilę, każdy mój wolny weekend, odkąd ten kal się rozpoczął, poświęcam tylko na ten kal. I naprawdę kosztowało mnie to bardzo wiele czasu, ale też daje mi dużo satysfakcji. Mam nadzieję, że dziewczyny to docenią. Poza tym, słuchajcie, dziewczyny, nie boję się też tego tutaj powiedzieć, to mnie bardzo cieszy, że dziewczyny tak naprawdę podniosą po prostu swoje dzierganie na wyższy level po tym kalu. Po prostu tak będzie, jestem o tym przekonana, bo wiele dziewczyn niektóre rzeczy robiło po raz pierwszy. Wiele dziewczyn nauczyło się niektórych technik, gdzie wcześniej próbowały, robiły podejścia i to się nie udało, a tu w tym kalu, wiecie, motywacja sprawiła, że jednak dały radę i nauczyły się pewnych rzeczy i to z nimi zostanie. Ja się cieszę, bo będą po prostu dziergały lepiej, będą mogły sięgać po lepsze wzory, po bardziej skomplikowane wzory, może źle powiedziane lepsze, ale bardziej skomplikowane, troszkę trudniejsze i nie będą się już tego tak bały i to jest dla mnie taka satysfakcja, wiecie, że ja czegoś kogoś mogłam nauczyć i ktoś mógł sobie z tego po prostu skorzystać. Poza tym mamy tam no, super atmosferę i naprawdę dziewczyny się motywują nawzajem. Także nie da rady nie dziergać. Nie da rady nie dziergać tej bluzeczki. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że było sporo wiadomości już na etapie, jak przyjmowałam osoby do kalu. Sporo wiadomości miałam od dziewczyn, które chciały do tego kalu przystąpić, ale nie chciały kupować włóczek. A to był jakby warunek przystąpienia do kalu. Pierwszym warunkiem było posiadanie wzoru, zakup wzoru od autorki. A drugim warunkiem było, ponieważ to była współpraca ze sklepem, drugim warunkiem było zakup włóczek w konkretnym sklepie, akurat między drutami. Były takie wiadomości, że dziewczyny mają wzór albo chętnie kupią wzór i chcą dołączyć, ale nie chcą kupować włóczek, bo mają za dużo, no z różnych powodów, prawda, nie chcą kupować włóczek. No i wiecie, ponieważ warunki były takie, jakie były, no to ja musiałam tym osobom odmówić i nie mogły wejść one do kalu.
Niektóre osoby zaczęły dziergać same, dostaję też wiadomości, żeby pomagać, żeby podpowiadać, bo zaczynają się tak naprawdę na pierwszych trudnościach już mnie pytać, co dalej. Nie odpowiadam, po prostu nie odpowiadam, bo po to mamy ten kal, żeby tam właśnie pomagać. No bo jeżeli ktoś nie przystąpił do kalu, a chce ode mnie pomocy, to uważam jest nie okej w stosunku do osób, które w tym kalu są, bo one przystąpiły, spełniły te warunki, zakupiły włóczki, zakupiły wzór i dla tych osób ja w kalu pomagam. Dlatego nie gniewajcie się na mnie, ci, którzy do mnie piszą, że ja Wam odmawiam, ale to po prostu tak jest. No, ja nie jestem w stanie poświęcać się dla kalu i jeszcze indywidualnie innym osobom pomagać. Było też trochę osób takich, które w ogóle po zamknięciu grupy już, po 20 kwietnia, bo do 20 kwietnia można było do nas dołączyć, po zamknięciu grupy napisały do mnie, że się dopiero w ogóle dowiedziały. Że się dopiero dowiedziały, że nie widziały, a niektóre to w ogóle dopiero mnie wcześniej nie znały, więc dopiero się o mnie dowiedziały, dopiero się o kalu dowiedziały przez te udostępnienia, które robicie na Instagramie, więc tak dotarła informacja do innych osób. No ale ja już nie wpuszczałam nowych osób do grupy. No przykro mi bardzo. Trudno, ktoś po prostu przegapił, nie wiedział. Bardzo chciał, no ale nie było już i możliwości zakupu włóczki z rabatem i możliwości już tak naprawdę wejścia do grupy, bo była zamknięta. I wiecie co, tak kilku osobom napisałam, że przemyślę temat, że być może jeszcze będzie druga szansa, żeby ze mną tą bluzeczkę zrobić. I powiem Wam, że mam pewien pomysł na to, jak dać drugą szansę osobom, które chciałyby zrobić tą bluzeczkę. Jeszcze tego lata z moją pomocą, ale na razie czekamy do końca kalu, na razie tego nie ogłaszam. Myślę, że w 99% chyba wymyśliłam, jakby to miało wyglądać, ale na razie nie zdradzam szczegółów. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie mi napisać w komentarzu, że jesteście zainteresowani, żebym wiedziała o tym, żebym miała jeszcze większą motywację do tego, żeby jednak zrobić to, żeby jednak myśleć o tym poważnie. Jeszcze odnośnie Rig Morty, chciałam Wam pokazać, że miałam tej włóczki Sole od Pasquali 7 moteczków i wyobraźcie sobie, że w dalszym ciągu mam 2 motki. 2 motki mi zostały, bo ja tą bluzeczkę skracałam, o kawałeczek ją skracałam, żeby nie była taka długa. Ja lubię krótkie rzeczy. I jestem na takim etapie, tu mam taką końcóweczkę, więc myślę, że ja będę musiała rozpocząć kolejny motek po to, żeby wykończyć ten kołnierzyk. Ale chciałam Wam coś pokazać, bo zostanie mi na pewno prawie 2 motki tej włóczki. Prawie 2 motki i to jest właśnie, tak jak mówiłam, bawełna z kaszmirem. Mam jeszcze ten pierwszy moteczek, który, bo ten kolor wymieniłam właśnie na ten kolor, ale że ten moteczek był rozpoczęty, no to on mi został, więc mam, zobaczcie, tak naprawdę pasujący też do tego jeden moteczek i jeszcze mi została, słuchajcie, bawełna z kaszmirem. To jest taki sam skład, troszeczkę inna włóczka, ale grubość podobna, ta czerwona, z której zrobiłam mój kapelusz. I patrzcie, te 3 włóczki, może tak złapię, te 3 włóczki razem, myślę, że fajnie ze sobą grają, a na pewno te 2, chociaż te też, ale te 2 to już w ogóle. I tak się zastanawiam, czy coś z nich jeszcze na lato sobie nie wykombinować. No bo będzie tego trochę. Tu mam, nie wiem, nie ważyłam, ale no myślę, że będę miała może troszkę ponad 3, tak jakby ponad 3 motki. Zastanawiam się, co mogę z tego zrobić. Skoro na bluzeczkę pójdzie mi 6 motków, niecałe, no to 3 motki to się okazuje, że jest sporo. Na przykład top jakiś, prawda, by wyszedł. Tak sobie myślę, po cichu. Może coś w paski, może coś, wiecie, połączenie tych włóczek. Jak macie jakiś pomysł, to ja będę Wam bardzo wdzięczna za podpowiedź albo jakieś konkretne nazwy projektów, jakichś letnich topów, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, dajcie mi jakiegoś tipa, może coś mi się uda fajnego zrobić. Oczywiście moje dzieci to by zaraz chciały, żebym zrobiła dla nich, ale ja ostatnio nie dziergam dla dzieciaków, bo widzicie, ile mi na to dzierganie całe schodzi. Tak, więc to Wam chciałam pokazać właśnie, że została mi ta bawełna z kaszmirem i tak sobie pomyślałam. To w ogóle była Katia, to była
To był koton kaszmir od Katia. I też ta włóczka jest też bardzo przyjemna. Mam z niej top, mam z niej kapelusik, którego jeszcze tak naprawdę nie miałam okazji nosić, ale zrobiony jest. Na to lato już czeka. I no i fajnie by było, wiecie, ten kapelusz, gdybym miała taki top w kolorowe takie paseczki. Tak mi przyszło to dzisiaj właściwie do głowy. Jak zobaczyłam, ile mi tej włóczki zostanie, to pomyślałam sobie, że to by nie był głupi pomysł. Ale jak macie jakieś pomysły, to oczywiście czekam na nie w komentarzach. I co jeszcze? Jak tylko skończę Rigmorti, to tu przechodzimy do tej części kolejne projekty. Jak tylko skończę Rigmorti, to słuchajcie, to biorę tego nieszczęśnika biorę na swój warsztat i muszę to zakończyć, bo to ja już to skończę, zobaczcie jakie to będzie piękne. Ja już to skończę, jak chyba nie będę mogła nosić, bo już będzie za ciepło, ale może jakieś letnie wieczory jeszcze w tym oblece, jak to mówią. Więc koniecznie po prostu, jak tylko skończę Rigmorti, to idę do Cumulusa i go kończę, żeby nie zostawiać takich ufoków. Na razie to traktuję jako projekt odłożony, no bo wiadomo. A później jeszcze tego lata mam ochotę, no w końcu już mam ochotę ruszyć to i to. I też proszę Was, bo ja sobie pomyślałam, że zrobię Cumulus Top od Petit Knit, czyli ten taki na ramionczkach, i myślałam o podwójnej nitce tego i to, ale muszę zrobić próbkę. Nie mam jeszcze zrobionej próbki. Teraz wiecie, że ja już dziergam dobrze. Wiecie o tym, już złe dzierganie się skończyło, koniec, kreska, tamten etap zakończony. Teraz dziergam dobrze i, no i potrzebuję zrobić po prostu próbkę. Taką właśnie chyba dwunitkową sobie zrobię, może z jednej nitki też zrobię. Ale jak macie jeszcze jakiś pomysł na coś, na jakieś jeszcze... Ja mam trzy motki tego, tutaj jest motki, to nie są motki, to są takie szpulki. Tego jest, już Wam to zresztą pokazywałam, 425 metrów. Tego jedwabiu w tym tutaj, tej tutaj szpuleczce. Więc na to szukam pomysłu. Moim pomysłem wstępnym jest właśnie Cumulus Top na ramionczkach od Petit Knit. No i na razie nie mam do przodu pomysłów. I wiecie, co ja sobie myślę? Że mi zejdzie całe lato na to. No tak sobie myślę, bo jak ja zacznę dziergać z jedwabiu i to będą jakieś małe druty, trójeczki czy coś, no to przecież to będę dziergać i dziergać. A obiecałam sobie też, że w tym roku, w zeszłym roku miałam takie wyrzuty sumienia, że latem mało dziergam, że coś tam, ale w tym roku obiecałam sobie, że nie będę sobie robiła żadnych wyrzutów sumienia i Wam też pozwalam na to, nie róbcie sobie wyrzutów sumienia, bo to w ogóle nie ma sensu, słuchajcie. Trzeba żyć, trzeba cieszyć się, no, latem przede wszystkim. To lato nie może nam przelecieć koło nosa. Ja się zamierzam nim cieszyć, więc myślę, że tych projektów u mnie jakoś nie będzie wiele, ale ja już jestem głową w jesieni. Myślę już też o tym, ile tam włóczek na mnie w szufladach czeka nieprzerobionych, ile swetrów jeszcze powinnam zrobić. I ja już chcę te nowe swetry tymi moimi nowymi łapkami, które już potrafią więcej i lepiej i już bym chciała te nowe dzianiny, więc myślę sobie już o tym, że na jesień ruszę pełną parą, a lato chyba takie u mnie będzie spokojne, chociaż wiecie co, powiem Wam, jak tak wstecz popatrzę i właśnie to jest to, co na początku Wam mówiłam, że będziemy filozofować, bo tak sobie siedziałam i dziergałam tego mojego Rigmorti. I wiecie, jak tak sobie człowiek siedzi i dzierga, to myśli, wiecie, tak myśli i dużo mu myśli do głowy przychodzi. I tak sobie zaczęłam rozmyślać i aż doszłam tymi myślami do grudnia i przypomniałam sobie ten film, w którym mówiłam Wam o tym, że nie chcę robić planów, chcę zobaczyć, co mi przyniesie życie, co po prostu przyniesie mi, co przyniosą mi kolejne miesiące. Mamy końcówkę kwietnia, dopiero 4 miesiące nowego roku, zostało jeszcze 8 miesięcy. A ja mam wrażenie, powiem Wam, mało tak naprawdę myślę, że do tej pory zrobiłam udziergów, ale powiem Wam, że czuję, że po prostu progres, jaki zrobiłam, tyle rzeczy nowych, których popróbowałam, to jest coś niesamowitego i to mnie tak strasznie cieszy. I cieszę się i nie chcę dalej planować i otwieram się, wiecie, na te nowe rzeczy i bardzo bym chciała w tym roku
na koniec tego roku móc powiedzieć, że to był rok po prostu eksperymentów i rok, w którym wszystkiego spróbowałam. No. Przede mną myślę jeszcze sporo różnych rzeczy, sporo różnych pomysłów mam w głowie. Także mam nadzieję, że Was jeszcze nie raz zaskoczę. Ja przede wszystkim w tym filmie mówiłam o tym, że nie chcę robić planów. I jeden sobie plan narzuciłam. I wiecie co? I już więcej nie będę tak robić. To jest okropne. I ja myślę o tym, że ja sobie narzuciłam, nie wiem czy pamiętacie, ja powiedziałam, że ja będę przez cały rok dziergała prezenty świąteczne. Co za w ogóle, co mnie podkusiło, nie wiem. Odszczekuję ten pomysł, słuchajcie, nie będę dziergała prezentów świątecznych przez cały rok. Nie mam najmniejszej na to ochoty. Teraz, w kwietniu, ani myślę w maju, ani latem. Nie mam na to najmniejszej nawet ochoty. I jak sobie pomyślę, że ja o tym mówiłam i jak sobie pomyślę, taki głos w głowie zaczyna do mnie mówić, Magdalena, taki wiecie, taki przypominający, taki rodzic. Magdalena, ale ty przecież powiedziałaś, że ty będziesz dziergać te prezenty świąteczne. Czemu ty tego nie robisz? Dlaczego ty nie wywiązujesz się z tego, co powiedziałaś? No słuchajcie, to jest straszne. Powiem Wam, że wywalam po prostu to z mojej głowy. Co to w ogóle ma być? Co to są za jakieś ograniczenia i w ogóle nakazy? I kto powiedział, że ja muszę te prezenty świąteczne wydziergać? Ja sama sobie to powiedziałam, sama sobie takie coś narzuciłam. Więc tu teraz zmieniam koncepcję. Powiem Wam, że najprawdopodobniej skończy się kupowanymi prezentami świątecznymi i nie będę się tym w ogóle przejmowała. No chyba, że najdzie mnie ochota i pod koniec roku nagle, wiecie, nagle po prostu poczuję ten zew i poczuję tą energię i ochotę na dzierganie takich rzeczy. I to mi się w tym dziewiarstwie najbardziej podoba i ja tą drogą chcę iść, że ja nie chcę tak bardzo do przodu planować. Dla mnie miesiąc do przodu, 2 miesiące do przodu, czy projekt, 2 projekty do przodu, to jest maks, bo ja potem nie mam radości. Ja potem po prostu czuję, że jestem jakaś zaprogramowana. Ja chcę mieć radość z tego dziergania i chcę dostawać nowych inspiracji i chcę po prostu mieć nowe pomysły i robić z nowych włóczek, więc porządki u mnie też na pewno będą. Nie wiem, czy będą w tym roku pogromcy zapasów. Mam nadzieję, że Aga coś tam wyszykuje, Kuczyńska, co zmotywuje mnie, wiecie, do zrobienia porządku w mojej szafie, w moich włóczkach. I myślę, że już nie będzie tak, że ja będę chciała za wszelką cenę coś przerobić, coś zrobić, bo zobaczcie, od ostatnich porządków tak naprawdę tam prawie nic nie wyszło, a tylko doszło. Taka jest prawda. Ja myślę, że trzeba tym rotować. Teraz jeszcze w ogóle po tym, jak odkryłam, wiecie, kolory, tak? Odkryłam to, że jak będę dobierała kolory, które dla mnie są dobre, no to będę i ja szczęśliwsza i będę lepiej wyglądała i będzie mi się chętniej to wszystko robiło. To w ogóle może się okazać, że w mojej szafie będzie totalna rewolucja. Zobaczymy. Na razie o tym nie myślę aż tak bardzo do przodu. Dzisiaj jestem w bluzie takiej... No jakoś się specjalnie, słuchajcie, nie stroiłam, po prostu założyłam bluzę, ale to jest właśnie kolor, który w mojej palecie też występuje jako właśnie kolor bazowy, jako basic. Nie basic. Takie wiecie, te kolory, no jak na przykład dla niektórych właśnie beże, czy tam, kurczę, jakie to są kolory? No, jak widzicie, też mi w takim kolorze dobrze, więc... Już się przekonuję coraz bardziej, to już jest któryś z kolei kolor z tej palety, który okazuje się, że jest naprawdę trafiony. Ostatnio pokazywałam na Instagramie, jak poszłam w mojej kamizelce tej musztardowej, czy takiej żółtej, no musztardowej można powiedzieć, poszłam w niej do pracy i źle się czułam. Słuchajcie, ja się źle czułam. Po prostu w kolorze się źle czułam. Kamizelka jest też na mnie ciut za duża, jak wiecie. Ale czułam się po prostu źle w tym kolorze. I już wiem, że to po prostu totalnie wpływa już na mój odbiór tych kolorów i to już się chyba nie zmieni. Ale to jest też fajne. Więc już Was nawet nie pytam, bo sama widzę, że mi się podoba. Na pewno da się zauważyć, że ten odcień beżu jest chłodny.
I to jest, słuchajcie, klucz w moim przypadku. Ja jestem czystą zimą, przypominam. I popatrzcie, chłodny odcień beżu. I on pięknie podkreśla po prostu mój typ kolorystyczny, bo gdybym ubrała się teraz właśnie w ciepły odcień beżu, to bym się zrobiła automatycznie chora. W sensie wyglądałabym jak chora. No. A to, zobaczcie, jak rozświetla. Po prostu ja widzę sama, że to rozświetla po prostu moją buzię. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną dzisiaj byliście, że czekacie cierpliwie, aż będę miała Wam coś włóczkowego, ciekawego do pokazania, że mimo to przychodzicie. Zostawcie jakiś ślad po sobie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie serduszko chociaż w komentarzu albo komentarz, jeżeli macie ochotę. I subskrybujcie ten kanał koniecznie. I widzimy się w kolejnym vlogu. Ciao!